Siema, biorę narzędzia i rozbieram raptora, muszę ściągnąć osłony i dojść od spodu do baku, żeby zobaczyć po prostu, co tam się stało, dlaczego to paliwo cieknie. Ja myślę, i tu Tomek miał rację, jeszcze ktoś mi podpowiadał, że mogła się dziurka w przewodzie zrobić i właśnie jak załączam stacyjkę, idzie po prostu duże ciśnienie tego paliwa, no to po prostu zaczyna ciec, nie? Zamknę, zgaszę stacyjkę, pompa nie podaje, no to wtedy no przestaje cieknąć, nie? No zobaczymy, ale w każdym bądź razie myślę, że to jest stary wąż, tak jak Tomek też mówił, sparciały. Dobra, no to tymczasem idę rozbierać. Elo. Rozkręcam. Ściągnę tylko ten plastik. Ale bak trzeba będzie chyba ściągnąć. Już raz to rozbierałem w ASG z Marcinem. Cały zbiornik. Patrzcie to. Teraz ten wąż, nie? Tutaj już sobie to trochę rozkręciłem. Ale baku nie trzeba będzie rozbierać, bo ten wąż idzie tutaj, tu i idzie do góry. Do góry i tu jest coś, no jest luźny. Ale muszę to jeszcze rozkręcić i dojść do tego, co tam, jak to tam wygląda. Czyli wąż nie idzie od spodu baku, tylko idzie z góry baku. No i patrzcie to, przy samej pompie się wypięło, ale dlaczego się wypięło? Czekajcie. O, tak jest. Od Willy. A ja bym sobie dał głowę uciąć, że to jest od spodu. No, to jednak z góry. Próba. No. Czyli wąż nie zmurszały, nie pękł, po prostu wypięło się. A tutaj brak paliwa. Ale nie powinno się to wypiąć. Być może, że źle poskładaliśmy. Możliwe. No to sytuacja opanowana. Rozwiązał się problem. Już wiadomo, o co chodzi. No dobra. No to co? Składam. Od razu sobie zobaczę tą lampę, jak już mam placyki rozebrane. Ten kabel biały gdzieś też jeszcze będzie trzeba pochować od lamp tych nowych, bo wcześniej tego nie rozbierałem przy montażu, bo mi się po prostu nie chciało. A teraz to je ładnie tutaj poprowadzę, pochowam. No to musi odpalić, nie?